Nie opuszczaj mnie, Panie Boże mój. Psalm 38, werset 22. Zazwyczaj to w czasie prób i pokus prosimy Boga, aby nas nie opuszczał i zbyt często zapominamy o tym, że stale potrzebujemy takiej modlitwy. Nie ma ani jednej chwili w naszym życiu, w której nie potrafilibyśmy się obejść bez Jego nieustannie podtrzymującej nas mocy. Obojętnie, czy w dzień, czy w nocy, czy w czasie Jego bliskości, czy w czasie pokusy, potrzebujemy wołać: nie opuszczaj mnie, Panie, trzymaj mnie, bo wtedy będę bezpieczny. Małe dziecko, ucząc się chodzić, zawsze potrzebuje podtrzymującej je ręki mamy, a statek bez pilota natychmiast zaczyna zbaczać ze swojego kursu. Tak samo my nie możemy się obejść bez ciągłej pomocy z góry. Niech więc to będzie Twoją codzienną modlitwą. Nie opuszczaj mnie, Ojcze, nie opuszczaj swojego dziecka, aby nie wpadło w ręce wroga. Pasterzu, nie opuszczaj swojej owcy, aby nie odeszła od stada i nie zaginęła. Wielki ogrodniku, nie zaniechaj swojej latorośli, aby nie uschła. Nie opuszczaj mnie, Panie, teraz ani w żadnej chwili mojego życia. Nie opuszczaj mnie w radosnych chwilach mojego życia, aby nie pochłonęły mojego serca. Nie opuszczaj mnie w moich zmartwieniach, abym wtedy nie zaczął szemrać przeciwko Tobie. Nie opuszczaj mnie w dniu mojej skruchy, abym nie stracił nadziei na przebaczenie grzechu i nie popadł w zwątpienie. Nie opuszczaj mnie nawet w najsilniejszym dniu mojej wiary, abym nie popadł w zarozumiałość. Nie opuszczaj mnie, ponieważ bez Ciebie jestem słaby, a jedynie w Tobie jestem mocny. Nie opuszczaj mnie, ponieważ moja droga jest niebezpieczna i pełna sideł. Nie poradzę sobie więc bez Twojego przewodnictwa. Skoro kokosz nie opuszcza swoich piskląt, o ileż bardziej Ty okryjesz mnie swoimi piórami i dasz mi schronienie pod Twoimi skrzydłami. Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie blisko, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł. Tak mówi Psalm 22, 12 werset.